Warte. Witam trzy osoby. Na razie nie wiem, czy tu naprawdę są trzy osoby, czy nie, ale. Czy będzie grane nekro? Not today. Raczej not today. Witam cztery osoby. Pan Kutangens. Proszę, hasło 1, 2, 3. Mam nadzieję, nie? To jakie? 2, 1, 3, 7? Bardzo śmieszne. Co to jest 2SM2C? Co to kurwa jest za template? A, ta. Prosiłbym pięć osób, witam pięć osób i prosiłbym, żeby tutaj coś zaczęły tutaj, tu zapełniać to miejsce. Zatem jasne. Trzy bany na typa klasycznie. Zaczynam. Co jest 5 osób? Halo, halo, czat na żywo nie istnieje? Nie, może mi się zlogowało i nie widzę. Zero. To ja. XD. No to ty. Napisałem z 0, tu ja jest. Dobra, jak chcesz. Dobra. No to daj mi, daj panu. Więcej tych kart otwórz. To są wszystko, to jest wszystko za pedal show, także to nie jest forma niestety. Ale witam Kosikson, witam Matifin. Witam 7 osób. Nie no. Ban. Ja ban. Tak 3 razy i potem ty pick, ja pick. Ten red. XD. Brawo, udało ci się. Nie gramy balansa. Kutangensie. Myślę, że ja cię po nazwisku nie rozpoznaję, czy co? Gramy. Co my gramy właściwie? Gramy jakiś dziwny template, co się nazywa 2SM2C, tylko gramy M-kę. Witam, Jarosz. Bantower, dobrze, to mi się podoba. To ja co sobie zbanować? Co by tu zbanować? Ban strong. Przeciwnik jest na first picku, co mi się zupełnie nie podoba. Chciałem first picka ja mieć.
przewaga czerwonego koloru moim zdaniem jest dużo mniejsza niż przewaga banów, czy przewaga pierwszego pika. Ban Tower, ban Cove, no czyli bany takie, dobra, no to ja może zrobimy ban Necro. Takie bany trochę trollololo dzisiaj, bo wiem co, na ostatnim banie mu zbanuje zamek. Ostatnim wrzucę zamek, się zdziwi. To. Zbanuj Fluxa, zbanuje zamek, będzie taki wielki X. Tak się bawimy. To pan zamek. Jakby pasuje mi. To znaczy, meczap jest już znany. Pytanie tylko, w którą stronę go gramy. Było ban tower, nie rozumiem czegoś. Ban tower, ban. Aha, czekolwiek jest, dobra. Dlatego mi się wszystko nie zgadzało. No nie wiem. Bo nie wiem tempa. 1, 2, 1? Okej. Pasi mi. To nie balans, ale to w sumie to chyba to samo. Zabrał mi cytadelę? Tak, ale ja chciałem to zagrać rampem w sumie nawet, więc nie pasuje mi. Znaczy nie przeszkadza mi to. Jakie drewniaki? Siema Mr. Wizu. Siema Bulbet. 3 tygodnie powinno być po ptokach? Myślę, że 2 tygodnie powinno być będzie po ptokach, jeśli się uda, ale... Może nie, no. Nie jestem jakiś świetny, aż taki świetny. Wydaje mi się, że jeśli ma po to MK, to powinno się skończyć w 2 tygodnie, no ale... Ta. Giel, HF. Zobaczmy, to jest w sumie moja druga gierka rampem na multiplayerze. Chyba w historii w sumie. Wczoraj grałem pierwszy. Raz. I zobaczymy, no, co to będzie. Wczoraj wydawało mi się, że jest strasznie OP. Więc dzisiaj pewnie się najaram i potem się okaże, że wcale nie jest OP, tylko to po prostu ja miałem farta dużego. No wiem. No. No i co? No i zaczynamy. Nie znam, jak mówiłem, nie znam mapy, więc... Tu będzie się na pewno działo. Górnison. Dokładnie. Zostałeś zdegradowany i włożę do roli supporta. Co ile zostawimy? Dobra, starczy naprawdę. Dobra, już nie będzie tak na przykład. Mainem chcę na pewno zebrać już od razu w pierwszej turze, to nie powinno być specjalnych problemów. Wolałbym nie tracić swojej najważniejszej jednostki, czyli centaurów.
muszę, to mogę tracić, ale wolałbym nie po prostu. Nie zmoralowały, no i świetnie. Jest atak. Zawsze atak, pamiętajcie, zawsze atak. Nigdy defense. Ten gość mi się bardzo przyda, bo taktyka się bardzo potrafi przydawać, zwłaszcza jak się pojawi duży Black Tower, to taktyka rozwiązuje wszelkie problemy związane z dużymi Black Towerami. Czterech. Pięciu. Aha, i to będzie trzeba zebrać, ale to... Aha, to w sumie mogę to od razu już zrobić, nie? I się odblokować drogę. Dzisiaj się spróbuję tak trochę więcej może gadać na temat jakiś game planu i w ogóle takich rzeczy, przynajmniej na początku. Czyli chciałbym, żeby coś polurowali tu troszeczkę. Strzelam do ulepszonego staka, no bo jest ulepszony i tak nie mam zasięgu na nikogo. Wejść do pełnej strzałki. Ładne obrażenia już zaczyna bić ta armata. Na razie jeszcze bije żadne obrażenia, bo przecież to jest cały czas. No. Cały czas jeszcze jest bardzo słaby atak bohatera i w ogóle. No i super. I teraz już mogę w sumie do tego strzelać, ale no nawet mogę tak. Tych dwóch chcę wycofać jak najdalej. I zabijam teraz ze strzała, no dokładnie. Wiem, że jestem już prawie że na 1000 expa, więc zaraz złapię level, więc chciałbym to zrobić w pierwszej turze. Kurs, no niby słaby czar, ale może się uda jakoś, może się jakoś przyda, że ktoś na mnie rzuci. Widzę, że już nic z niczym nie zawalczy w tej turze, to speedboostujemy. Czyli zostawiam go z najszybszym centaurem. Tak, postanowiłem sobie trochę zmienić styl i bardziej gadać o tym, co robię. Może to nie wiem, też komuś pomoże w czymś albo co. Zobaczymy, czy mi się uda. Druga krypta, więc wiadomo, tą kryptę chcę zrobić bardzo, tą kryptę też chcę zrobić bardzo. I cały czas się zastanawiam, czy maila chcę tu wysłać, czy nie. Raczej się skupiam na wersji, że tu go nie wyślę niestety. Ale to mogłoby być bardzo dobre. Moandor daje nam singlowego slowa, którego możemy potem jakąś nauką czarów przekazać do maina, jakbyśmy nie mieli czarów. On startuje ze slowem, zdaje się. Znaczy chyba, że to... No, dobrze mówię. Na tym polega idea cała. O, tu jest slow. Dobra, jeszcze fajniej. Więc jak dostanę książkę, to tutaj wskakuję po slowa. I to jest koniec tury. Tak. W takim razie, skoro to jest koniec tury, to mogę zobaczyć, co tutaj do mnie piszecie. Jest dosyć biedna. Ogólnie jest 5 zamków, chociaż żadnego dodatkowego w pierwszym biomie. Nie ma dodatkowego zamku w pierwszym biomie. To dla mnie źle, bo wiadomo, że jednak Bastion żeluje na tym double buildzie bardzo mocno, więc szkoda. Może nie taka biedna, na pewno nie bogata. Jeśli jest w okolicach balansa, to jest ok. Centaury są OP, no. Zdecydowanie. 15 osób już mamy. Ostatnio do 15 osób to dobiliśmy łącznie. Zastanawiałem się trochę nad sensem życia, no ale może dzisiaj będzie lepiej. Zobaczymy. Aha, już widzę swojego guarda. No, czyli main pokonuje... Gdzie jest armia tu? Main pokonuje tylko tego ludka, prawdopodobnie robi kryptę i otwiera strefę i być może jeszcze po drodze jakoś bije te wilki. Wiadomo, że drewno będzie nam bardzo przydatne. A, nie będzie double builda, no to może nie będzie nam aż tak przydatne, no ale i tak. Fajnie byłoby, jak tu trochę poodkrywam, to jak się wrócić i zrobić chaina do tej krypty. I worem sprawdzę, bo jeśli by to była maksymalna krypta, to można by było nawet poświęcić od razu czas i po prostu natychmiast wysłać kogoś, bo te 5000 to naprawdę do mnie w kij dmuchał. To jest na razie plan jest taki, że jeśli tutaj nie będzie maksymalnej krypty, to ten idzie w tą stronę, ten idzie w tą stronę. Natomiast co masz na myśli, mówiąc, że drewniaki znowu? Właśnie.
przeciwnika widzę jakieś poważne walki w pierwszej turze. Dużo się tam widzę dzieje. Ciekawe, może mu skill się podniósł od ostatnich tych czasów. Nie można tutaj sprawdzać rankingów? Myślałem, że można w czasie meczu sobie sprawdzić, jaki się ma rating. Generalnie wczoraj przegrałem gierkę i straciłem 25 punktów. Byłem tam. Jakbym wygrał tam tą gierkę, byłbym gdzieś chyba w pierwszej 30, no tak jestem poza pierwszą 50, więc. To jest straszne. Się wygrywa jedną grę, skacze się od 10 miejsc do przodu albo 20. Spada się tak samo po jednej przegranej. Witam, Druzik. Pierwszą turę przegapiłeś prawdopodobnie. To byłoby, znaczy no, prawdopodobnie po tym wszystkim jak, no pewnie tu się gdzieś ta mapa skończy od tej strony, to wtedy być może tego Iwora wyślę tu, albo kogoś, może jakiegoś Morandora czy kogoś tam. Fajnie byłoby zobaczyć, co jest za tymi lizakami, ale to może na to chwilę jeszcze poczekam. Jaki ambitny plan. Więcej bohaterów w tej turze w tym tygodniu na razie nie robię. Tak myślę sobie. Fajnie strasznie, że tym razem się tutaj ten slow trafił. Jeszcze tylko jakby nam się Gurnison nie wypaczył, tylko żeby rzeczywiście dostał, prawda? Magię ziemi i arczerkę, to będzie super. To jest taki trochę ten poor man's Jeremy. Natomiast jak mi się trafi później Jeremy, w drugim tygodniu na przykład, przy zupełnym przypadkiem mi się trafi Jeremy i podam tego kanona, to pff, ja pierniczę, pograne. Witam Poxy. No i to się nazywa porządny stream. Mamy najlepszego, naszego najlepszego moda. Najlepszego, absolutnie. Jeśli ktoś uważa, że jest lepszy mod, to sorry, ale nie ma. Czy gram później rewanż? Myśmy nie mieli grać przypadkiem tego następnego meczu, to nie mieliśmy grać przypadkiem na balansie. Vote rewanż. Witam Guran. No, po tej turze w takim razie. Takie poważne pytania będę zadawał. 2000 złota. Może niekoniecznie. Jest to pierwsza rzecz, którą chcę zrobić w tej turze. Nie zbieram po skosie tym razem. Nie zbieram po skosie. Szybka pierwsza turka. Tak, bardzo, też tak uważam, że była bardzo szybka. Jest bardzo bogata mapa swoją drogą, znowu. Szkoda, że nie ma, w takim razie szkoda, że nie ma tej wioski. Na tym templu. Okej, estejcy. Bardzo mi się podoba. Zawsze trochę hajsu wpadnie. Tak jak mówiłem, plan na razie się nie zmienił. Swoją drogą to będzie bardzo fajne, jak mi się trafi arczerka, no ale to po 8 levelu, bo przed 8 nawet jak mi się trafi, to ją odrzucę, żeby... Sorry, ale ja bardzo doceniam centaury, uważam, że to jest tak fajna jednostka. Od niedawna tak uważam, do niedawna myślałem, że to jest beznadziejna jednostka, ale od jakiegoś czasu to dostrzegam, jak to jest fajne. Strzelam do tego dalej, bo tego bliżej za chwilę będę fokusował i tak, więc... No... No i jest advanced, to mi się podoba, bo to większe obrażenia z naszej armaty, chciałem powiedzieć, balisty. Okej. Okay. Może sobie sprawdzić, co tu jest. Chyba to znaczy, że nie jest aż taka duża. View Air. Może się przyda kiedyś, w dalekiej przyszłości. Na razie mam 10 wiedzy, znaczy no, 1 wiedzy, czyli 10 many, więc... Mondor. Ty pokonujesz najpierw chyba to, tak mi się wydaje, że to taka powinna być kolejność. Wiem, że powinienem sobie może ulepszyć od razu te elfy, ale na razie jakby nie wyjdę taki... Chociaż może to zrobię po tej walce. Patrzcie, na razie już zaczęła zadawać obrażenia ta balista, nie? 30 obrażeń na tym pełnym dystansie. To już jest nieźle. A będzie jeszcze lepiej. Wolę tak, tak i tak.
Kurde, no nie ma nic fajniejszego niż Bastion. Dobra, to zrobimy tak. Tak i tak. Na przykład. I następna tura jednak idę tu. A na razie co? No ulepszymy ten homestead od razu w takim razie. Skończę turkę i od razu mogę tu pisać. Rewanż z druzikiem. I opcje będą takie. Tak, jebus. Nie. Halo, halo, drogi streamie. Co? Więc zaraz się dowiemy, co tu się dzieje. Pan ludzie chcą. Siema, tęsknię. Siema, Eliasz. No, zrobiłem pola. Właśnie. W sumie spoko, co darły OP. Jestem zarządzielem 10A. Ja też nigdy nie grałem zarządzielem. Ja jak grałem, to 6L nie było popularne w ogóle. Wtedy popularne było 8M, jak to się nazywa? 6MM? Nie, oś, jak to jest? 8MM6A, tak? Tak, ten template był popularny, chyba. A, Baretti vs Hellite? No cóż, jest progres i u mnie i u ciebie, więc spoko. Nie widzisz sprzeciwów, każdy chce rewanż. Aha, tu mogę już rezultaty oglądać, tak? Ja pierdzielę, wszyscy za tym, wszyscy za jebusem. Masakra. Masakra. Znaczy generalnie to będzie do końca. Dzięki. A bigosu nie chcesz? Nie, nie chcę bigosu, kanapeczki też nie. Do końca tego meczu będzie jakby to, co będzie wygrywało po meczu, no to będzie decydujące. Marcin Dybowski, bardzo chętnie bym się dowiedział, co miałeś na myśli mówiąc, że drewniaki. Twój poksowy nosek prawdopodobnie ma rację, niestety. W sumie powinienem częściej te strop pole robić w takim razie. Może na przykład na zamki też powinienem robić strop pole, zwłaszcza jak będę grał z jakimiś randomami i będę to streamował. To będę, w sensie, żeby to nie było tak, że gram z przeciwnikiem ze streama i on wie, co ja chcę zagrać. Tylko jak będę grał z kimś spoza widzów, to prawdopodobnie będę robił strop pola, co chcę, czym chcę zagrać. Czym chcieliśbym zagrał i wtedy po prostu będę w pickbanach starał się tak pickbanować, żeby mi to zostało i żeby były jak największe szanse, że będę mógł tym zagrać. Więc uważam, że to jest jakaś tam opcja, spoko. Powodzenia! Druzik, co uważasz na temat tego, czym ja teraz gram? Górnicą main. Żeby tylko się nie wykrzaczył, żeby nie złapał magii ognia albo powietrza na czwartym. Bo normalnie będę tak krzyczał, jak on nie złapie tej ziemi. Będę krzyczał Trypson. Co, bo blaskałem i nie słyszałem? Marcin Dębowski, pytam. O co ci chodziło z tym, że drewniaki? Na samym początku streama tak pisałeś. Nie, na Jebusa nie będzie żadnego straw pola na zamki. Znaczy, ja chyba, że będzie balans, a nie Jebus. To wtedy spoko.
Druzik, jaka Kairi? Przyjrzyj się lepiej. Ty się lepiej przyjrzyj. Gdzie tu widzisz Kairi? How about Gurmison? Który zamek to są Aha, takie drewniaki, okej. Okay. Mam zakaz zagrania zamkiem. Dobrze. Bardzo dobrze. To nie będę, to nie zagram zamkiem. To ja zagram w takim razie, nie wiem jeszcze czym, będę musiał się zastanowić. Ale nie będzie o to na pewno straf pola, jeśli będziemy grali Biebusa, to nie będę, nie będzie straf pola o to, jaki ten. Aha, do Springa potrzebuję mieć jeszcze te trzy kryształki debilne. Ale mogę postawić dendroidy. Zawsze spoko. No dobra, nie. Nie zostanie. Serio, tylko taki prosty? Dobra, to zaakceptuję nawet, bo już mam siły na to. Ile mam? Dobra, to spróbuję tu dostać. Aha, no to nie. To tu się złapie levela pewnie, nie? A, tu będzie trzeba przejść, bo kryształki. Oj, może pupa boleć w tej walce. Tak, przyjmę to chyba. No. Nie mam wyboru. Znaczy miałem wybór, mogłem tego nie zrobić, ale... Ale przyjąłem. Strata była duża. Ale co zrobić? Co zrobić? Kurczę, szkoda. Fajna, bogata mapa. Jakby tylko dało się tutaj jeszcze dostać... drugą wiochę, żeby mieć tego, żeby zrobić tego double builda. Przynajmniej do elfów, nie? To ja nie potrzebuję więcej. Żeby zduble buildować elfy. Chociaż. Kurde, patrzcie jak z kasą dobrze jest. Jest dobrze, nie? To wcale nic innego nie znaczy, tylko to, że jest dobrze. O! Mogę. Dobrze, świetnie. To zostawiamy ci jednego elfa, bo jest najszybszy. To chyba Dunga albo Cytka. Kurczę. Cytka całkiem spoko. Cytka to też trochę taki zamek w sumie. Masz też 50 miliardów tych swoich ważek i potem, znaczy ważkarni i potem ulepszasz te wiwerny i wygrywasz grę. Też spoko. Dung strasznie losowy, ale też fajny. Inferno, hehe. O, dzięki Poksik za to, że robisz tego, że robisz za mojego Nightbota. Kadeus, gramy na chocie, tak, gramy na chocie. Świniorki, tak. Znaczy, Kowy jest strasznie fajny, a Owakius jest spoko, znaczy, ja mam problem z Owakiusem, taki, że Owakius nie jest Jeremim. Jakby doceniam, że to jest fajna rzecz, tylko jakby dla, poza tym na jebusie, naprawdę na jebusie, kołwem, brakuje mi tego powera strasznie tam. Bardzo, jakby później tak, jak już są anioły, to spoko, Owakius fajnie, ale na początku słabo. Świnorki, od razu od ciebie polecę świdośliwe, co to jest? Czemu nie zrobiłem churchyardu? Bo brakło mi ruchu, brakło mi punktów ruchu i nie widziałem wtedy jeszcze tego churchyardu na początku, jak się decydowałem na te ruchy
Natomiast Churchyard będzie obrobiony, oczywiście. Chociaż nie wiem. Nie wiem, bo mam kasę, boję się, że się wywalę na tym Churchyardzie, szczerze mówiąc. Pytanie, po co ryzykować, nie? Ten labirynt, to będzie spoko rzecz. Siema Hrabąszcz. Właśnie nie pamiętam, dlatego go nie będę robił. Wiesz co, to good point, tylko ja to ten artefakt, to czego dostanę teraz, czy 1-2-1, to jest żadna różnica, nie? Wolę się nie wywalić, po prostu nie zrobić czegoś głupiego. Okej. To jest dla mnie cenne info. Mandor. Okej. Nie, nie chcemy żadnych strat w tej ambitnej bitwie. Ej, no patrzcie, no 100 obrażeń już bije balista. A będzie już tylko lepiej. Trzeba tu troszeczkę poprawić ustawienie. Troszeczkę nie działa. No niestety trzeba było chyba tak zrobić. No, powietrze. Szkoda. No cóż, no bardzo szkoda, no ale co zrobię. O! Ale to mi się podoba. To mi się bardzo podoba, bo będzie labirynt i będzie razy dwa. Labirynt będzie razy dwa. Oh yeah. Czy jesteś po to? Czy ja mogę po to pójść później, nie? A myślę, że mogę to zrobić lepiej. No patrzcie, no dwa wampiry zjadam na ten, na strzała. Idealnie mi się tutaj budują w tym bunkrze. A ty możesz zastrzelić jeden oddział. No i świetnie. Ty prawie zabijesz kolejnego. No i świetnie. Tak naprawdę bez strat. 9. To może być trudniejsze starcie, ale... No właśnie. Trudność tego starcia polega na tym, że ich się nie dało ściągnąć do tego, do boku, tak jakbym chciał. Ja myślę, czy nawet tak zrobię. Chyba tak zrobię. Poświęcę tego jednego, żeby jeszcze bardziej mieli większy zasięg do pokonania. Okay. No nie, no bo ich zabijam już. Dobrze. Elegancko, bo wchodzimy do zamku. No i to na razie to muszę zbudować gildię i sobie po prostu kupić książkę. Mam hejsta, mam blesa. Świetnie, to mi się podoba. Strasznie mi się to podoba. No, potem pójdę w tą stronę. Jeszcze tutaj dokupi się...
Nie wiem, czy mam tu po co zostawiać całą armię. No mam po co, bo wtedy jak tak zrobię, to mogę. No tak, tylko wtedy nie mogę wyjść, bo bym nie miał kto mi przywieźć tej armii teraz z drugą stronę. Trudno. Mam nadzieję, że nie mam innych siedlisk. Nie mam. To muszę pamiętać, by żadnych nie zajmować innych. To byłoby spoko mieć, no ale. No proszę, co to za przejście? 5-9 behemotów, czyli w drugim tygodniu bez problemu. 5-9 ulepszonych behemotów, no mniej chętnie. Bez Mossloa, ale. Przeżyjemy. Możesz tu w sumie wejść po to. No i budynek w końcu. Dobra, zobaczmy, co wy tam mówicie. Polecam How to do Churchyards. Tak, znam, widziałem, tylko nie pamiętam. Będą buty plus 600 ruchu. To zmienię zdanie, z całą pewnością. Minotaury są powalone z tym wysokim morale. To prawda, albo korbacz plus 4 ataku z tą balistą. Tak, to prawda, to prawda. Znaczy, inaczej. Punkty ruchu to jest coś, czego nie odzyskasz. Parę punktów ataku, to czy dostaniesz wcześniej, czy później, jest już mniej istotne. Natomiast tak. Punkty ruchu jest to rzecz, której nie odzyskasz już, więc to jest strata jakby na zawsze. Dlatego no generalnie to jest najcenniejszy zasób w tej grze, tak? Punkty ruchu. No. Patrz pan, przeciwnik tam mi gra, już grasuje za moją, tuż za moją granicą. Okej. Okay. Szaman Puppet. Master of Puppets. Nie wiem, bardzo mi się podoba to, że będę miał dodatkowe jakby 6 jednostek 5 poziomu co tydzień. Tak, wiem, że mam 3 alignmenty teraz i to może być mój delikatny problem. Muszę się zastanawiać nad trafnością noszenia tych goblinów i tak dalej, ale chyba tak, chyba chcę to nosić. Bardzo chcę tutaj podejść. Nie. Oj. To bardzo przykro. Nie chcę liderki. Wiem, że mógłbym mieć liderkę, ale nie chcę, bo chcę mieć mistrzowską magię. ASAP to tak bardzo ASAP. Minus 2 do laka, no. Kurczę, to nie jest zły artefakt, no. No te dwie rzeczy w drugim tygodniu będą, mam nadzieję, obrobione. Podejdę sobie po expy. Straciłem gobliny? Spoko. Jak straciłem gobliny, to w sumie teraz noszenie orków trochę się zaczyna mijać z celem. Wolałbym nie stracić nic. Tak. Okej. Okay. No i to.
Prawdopodobnie to było jakieś tam marnowanie trochę ruchu i tak dalej, no trudno. Bo jeśli było, to trudno. Kolejne źródło slowa. No szkoda, że nie mam tego. Szkoda, że nie mam. Jak to się nazywa? Czego ja nie mam? Mózgu. Nie mam magii ziemi, tylko magii powietrza. Dwa rogi na pewno spoko zawsze. Spoko i na propsie. Ma Andor. Andor może tu. Ten grubas, nie wiem. Ten grubas może tu podejdzie, tak po prostu podejdzie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Rób kąs, jak będzie mała, easy. Zgadzam się z tą zupełności, gdyby była mała. Natomiast jak jest większa, to zrobię ją w drugim tygodniu. Kurde, ten zamek naprawdę nie wymaga mózgu. Przynajmniej na razie, a potem się okaże, że się wywalę. 1-2-1 na czymś prostym. Na przykład na, nie wiem, w drugim tygodniu się wywalę na przykład na tych golemach, albo na tym tu. Double damage i shoot twice, no nie. To jest piękne. Tego właśnie nie wolno mi zająć. Mam nadzieję, że nie zająłem sobie czegoś głupiego na razie. Nie, to dobrze. Tego mi nie wolno nigdy oflagować, nie. Tam już nic dalej nie ma. Czy te klejnoty mi się do czegokolwiek mogą przydać? Myślę, że nie. Myślę, że to jest tylko strata punktów ruchu, więc. Więc nie. Haha. Opłacało się. No niestety, to nawet nie jest druga najmniejsza. To niedobrze. Bez strat. Takie rozwiązanie mi się najbardziej podoba. Jak jest bez strat, to ja się cieszę. Ignatius, właśnie. Ignatius, gdzie jesteś? Będziesz przydatny. Tutaj zrobisz tą czarną wieżę bez problemu raczej. Tędy było przejście, to muszę mieć coś jeszcze, czego nie mam, więc na razie mogę podać. Aha, podać co mogę, tylko co z tego? Podać jak najbardziej mogę. Okej, okay, ty się tu przydasz. Żeby jakoś trzymać ten cały system. Sondro, Tygnolu, oddawaj hełm czaszki. Uważasz, że ten mem jest dalej jeszcze śmieszny? Undermine.pl? Bo mi się wydaje, że już trochę przestaje być, zwłaszcza jeśli go rzucasz bez sensu. To jeszcze dobra, jakby coś się wydarzyło, nie wiem, Sandro pojawiłby się w grze, tak? Nie wiem, hełm czaszki z jakiegoś powodu byłby istotny, to spoko. Natomiast w momencie, kiedy
Albo nie wiem, nazwałbym kogoś gnolem nawet, chociażby wtedy to może miałoby jeszcze jakiś sens. Ale użyte tak po prostu z dupy, to jest totalnie bez sensu. To ma sens, jeśli to jeszcze jest jakoś... Nie wiem, generalnie mem... Kurczę, jest od... jego sensem istnienia jest to, żeby ewoluował, no. Kurczę, powtarzanie go bez niczego, no to... Come on. Tak na serio, to po prostu wszedłeś dopiero na streama, zobaczyłeś, że aha, ja mam Sandro. Dobra, okej, okay, dobrze, to w takim razie jeszcze ma jakikolwiek sens. Tak, jak tak, to jeszcze to ma jakikolwiek sens. Spoko, Undermine.pl. Tą drogą, kurde, kto to jest Undermine.pl? Jesteś... To jakby to, nie wiem, ta nazwa wygląda jakby to był jakiś kanał, czy coś większy, albo nie wiem. Tak, nie wiem, tak jak na to patrzę, to nie wygląda jak nazwa użytkownika taka, po prostu tylko jak nazwa jakiegoś kanału, czy coś, tak. Czy to jest ktoś, kogo znam, ale chyba nie. Ja pierdolę, wy naprawdę, wy tak na poważnie. Come on. Main będzie, znaczy w sumie nie, no nie wiem, przesadziłem mówiąc, że main będzie to bił, bo chyba nie. Chociaż nie, no tych magmiaków aż tyle nie będzie pewnie. To powinna być prosta walka. Undermine, to moja stara ksywa, była zanim to wziąłem Undermine. Okej, okay, spoko. Szykuj dupsko. Okej, okay, spoko. Wyjaśniłeś mi dużo. Natomiast druzik, no ja nie wiem. Nie wiem, co mam robić swoją drogą. Nie wiem, co mam robić. Jak to robić, żeby wygrać? Graja Barkasem. Tak sobie myślę, że na tej mapie akurat Cytadela może być trochę słabym pikiem. Dlatego, że Cytadela jednak mocno bazuje na tym, że musisz mieć tych swoich drugopoziomiaków. No a tutaj no to elfy, no to i tak trzeba zrobić double build, żeby mieć te elfy w drugim mieście. Jasne, że fajnie byłoby to zrobić, no ale to trzeba zrobić. A w CC no to po prostu masz drugie miasto, masz reptilionów dodatkowych. Meduzy to... Mam jeszcze sporo kasy w tej strefie, na szczęście. Tutaj teraz w następnej turze będzie bity czarny smok. Prawdopodobnie będzie bity, bo nie wiem, czy się wyrobię. Ale myślę, że tak. Będę otwierał tutaj strefę. Nie wiem, czy robić churchyard. Chociaż w sumie mam już taką armię, że mogę spokojnie zrobić ten churchyard Ivorem. To zrobi się churchyard. Wszystko poleci z powrotem, no i Ignatius ma w założeniu pokonać tą czarną wieżę, bo ma taktykę. Main będzie leciał dalej, bije to, wiadomo, to jest artefakt do misji. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu będzie się działo. Zawsze jest też opcja, że po prostu się wywalę jak głupi i tyle, i przegram. No, tak. Dobra, teraz pytanie, jak to się robi, bo ja nie mam bladego pojęcia, jak to się robi, nie? Pierwszy, drugi. Trzeci. Na czwartym chciałbym mieć coś mocnego, może tych też? Nie wiem. Na piątym byle nie tych. I nie tych. Aha, to nie mogę ich... To tak, może? Tak i tak. Coś takiego? Nie, wolałbym ich mieć tu w góry może. Kurde, nie wiem, dobra. Jakoś to będzie.
Jakoś to będzie. Nie tak, to nie będzie na pewno zrobione optymalnie, ale jakoś to będzie. Okej. Spoko. Ja mogę zrobić tak, tak. 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 No dobra. Straty nie były takie złe, aż przestańcie. Korona maga. No nie zły art. Na pewno nie zły art. Istnieją, powiem tak, nie, istnieją gorsze, to na pewno. To byłoby spoko pobić, no ale to może na przy innej okazji. Zbliża się nowy tydzień, to dobrze, bo mi się zaczynają centaury trochę kończyć. Fajnie, że jestem nieustawiony, nie? Niespecjalnie mi się to podoba, taka wizja. Bez straty. Teraz to musi z powrotem wszystko powędrować. Mandor dokończy chaina. Co kurde, nie ma kurde żadnego, tylko topiłeś armię. Lol. Lul. No to przykro, no co ja ci powiem, no zdarza się każdemu, no. Niektórym częściej niż innym. Niektórym, czyli mnie na przykład. Częściej niż innym. Dobra, trzeba to jakoś ustawić. Kurwa. Nie no, mam. Mam przecież gruzikiem. Dobra. Holy shit. Naprawdę go tak zrobiłem. Okej. Próbuj, no. A się zablokowałem. To zupełnie nie tak miało być. Nie tak. Nie na raz. A, dalej się nie ustawiłem. Pewnie. Wytracone wszystkie centaury w pierwszym.
Oczywiście, no jak mówię, że się nie ustawiłem, to mam na myśli, że się dalej jeszcze nie ustawiłem. Dalej jest do dupy ustawienia. O, kolejny ten, kolejny bank. To świetnie. Minimalny. Jeszcze lepiej. Tak jak się tu. Nie ma. Aha, są lepsze ode. No trudno. Pierwszy, drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty, siódmy. No może być. Naprawdę? One wchodzą od razu? What? 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 Holy shit, I'm retarded. No. Kurde, no. Okej. Na szczęście mam trochę farta. Wow! Wow, naprawdę? Wow, ale co zrobić, już zrobiłem straty. No za nią, ale co z tego? Holy shit. Nie jest dobrze, no nie jest kurde dobrze, ani trochę. To nawet nie jest blisko do tego, co jest dobrze. No to jest naprzeciwko tego, co jest dobrze, o tak powiem. To jest dosłownie naprzeciwko tego, co jest dobrze. Siemka, dopiero wpadłeś na stream, co to za przeciwnik? Witam, Kolhaj. To jest Mario, ten cały moderator tutaj. Mariusz Wojciechowski. Ile jest Ancientów i czy masz Maslowa? Nie mam Maslowa, nie mam w ogóle magii ziemi, mam magię powietrza. Moje. Strasznie dzisiaj gram rozkojarzony? Dlaczego? Tylko ta jedna bitwa była zagrana źle. Ustawiasz elfy na pozycji 6. Naprawdę? Na trzecią dajesz te 10 centów. Aha, okej, to nie znałem tego, widzisz. Tak się potem kończą banki, jak całe życie gra się cytką? Mylisz się, nie gram całe życie cytką, gram dużą ilością różnych zamków. Dwa streamy, jak się daje okejkę. Dobrze. Zobaczymy, zobaczymy, co tu się będzie działo dalej. Na razie będzie się działo to, że trzeba kupić to, co jest najważniejsze. No, najważniejsze jest to, najważniejsze jest to. No, w sumie ważne bardzo będzie. Będą ten. Boże, kent. Co ja gadam? Czemu ja się nie mogę dzisiaj nagadać? Głupoty jakieś opowiadam bez przerwy. Trudno. To jest niestety ten trąg, to na razie nie widzę tego w tej chwili. Szkoda, no.
fuck, wszystkie mi zjadło. Masakra. Jak to podobno mówią młodzi ludzie, masakracja. O, tu jest przejście, to mi się podoba. Jest to. Walka wygląda na dość wykonalną. Hajs, to mi się podoba. Ludzie, zdecydujcie się, czy ja całe życie gram tylko cytką, czy całe życie gram tylko towerem, czy całe życie gram tylko inferno. Wow, no musiała mi wpaść jedyna umiejętność, dla której się musiałem po prostu zmienić swój wybór. O nie! Naprawdę, mogłem to mieć. Przecież to byłyby cztery elfy, to byłoby tak dobre. Jejku. Coś fajnego się trafia to. Ale fajnie, bo to jest ta strefa, gdzie tu jest dużo fajnych rzeczy. Więc to mi się zupełnie podoba akurat. Przyniesie się do innych rzeczy, które mi się nie podobają. To mi się akurat podoba. Jak wtopić najłatwiejszym zamkiem w grze? No, wiesz co. Czy ja wiem, czy takim najłatwiejszym. Są tacy, co powiedzą, że są łatwiejsze zamki, więc... Dobra, Dirt Road skończył turkę. Kradnie widzą. No. Minotaury, odkąd zacząłeś oglądać, to praktycznie w większości przypadków widziałeś mnie w cytce. No to akurat dziwne, bo ja dużo gram różnymi zamkami, naprawdę. To nie jest tak, że ja gram jakoś więcej cytką niż innymi. Wcale akurat. Nawet nie wiem, czy to jest w ogóle... Nawet nie nazwałbym inaczej, w ogóle nie nazwałbym cytki jakimś moim first pickiem. W tym momencie, bo... Znaczy na Elce może tak, na innych mapach raczej nie widzę tego, żeby tak było. Okej. Okay. To w takim razie nie ty, ty. Ty. Ty możesz coś zebrać, jakiś hajs. Ty jak dostałeś to, co miałeś dostać? To możesz iść pokonywać tutaj strażników. No, to mi się podoba. Come on. Dziwny template dla mnie. O, jest magia na mistrzu, w końcu. No, maksymalny, w końcu, maksymalny, dobra. Pierwszy, albo nawet w sumie, pierwszy, drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty, szósty, siódmy, całkiem spoko. Oh, this game. Dobrze. Świetnie. Świetne 5000, które pozwala mi na to, że mogę sobie kupić bohatera. Dorzucić trochę jeszcze sił bojowych. To mi się powinno przydać w najbliższym czasie i coś sobie postawić nawet, nie? Tylko tych to będę jakby dopiero, nie wiem, w sumie nie wiem, czy ten upgrade był akurat mądrym upgrade'em, no ale...
Był jakiś na pewno. Czy słowo mądry jest pierwszym, jakim mi przyszło do głowy? Pewnie nie, ale był jakiś. Świetnie, w następnej turze już będę miał w sumie większość armii, więc będzie trzeba prawdopodobnie w końcu podjąć tą decyzję very brave, żeby pójść tutaj, ale to myślę, że najpierw sobie tam coś co nieco spróbuję zczyścić z tego środka. Dying Dash, czyli chyba nie kupiłeś minotaurów z portalu, czytaj Facebooki. Naprawdę? Dago, czytaj Facebooki. Profesjonalny komentarz? Myślę, że nie. Myślę, że wolę jakby w tym momencie nie, ale dobry pomysł, tylko akurat nie wiem, no może nie tym razem, może next time. Pomysł mi się podoba, tylko jakoś nie wiem, nie mam chęci w tej chwili, albo siły, albo czegoś. Kurde, wszystko obrobiłem u siebie. Poza tym to by było potem, że oszukiwanisko było i tak dalej. Myślę, że plan, żeby wejść tutaj do Magic Wella jest całkiem dobrym planem. Zresztą ktoś tutaj z pobocznych na pewno zaraz wejdzie do tej strefy. Ten zamek jest tak fajny. A tak bardzo mózgu się nie używa, jak się nim gra, że o ja pierdziele. No jak zamek dokładnie na tym, na jebusie. Ten sam poziom. Jeszcze tylko ma slow, nie? Teraz jakby magia ziemi, magia ziemi, taktyka, logistyka. Każdą z tych przyjmuje, ale jak nie, no to archerkę maksuje. Prawdopodobnie to się jeszcze da przegrać, ale to byłoby trudne. Swoją drogą to jest bardzo dużo fajnych rzeczy, nie? No bo jest tutaj punkt do ataku, ale jest strasznie daleko. Tutaj well, tutaj stable. Tu jakaś bitwa prawdopodobnie wykonalna jak najbardziej. Zwłaszcza jak mi jeszcze dojdzie wojsko za chwilę. Będzie trzeba ulepszyć to. Z tymi ulepszonymi Pegazami będzie się na pewno dużo lepiej robiło niektóre rzeczy. Siemanko, właśnie przyszedłem. Z treści ktoś. Tak, przeciwnik się wywalił, no i a jak mu powiedziałem, że nie gram kolejnej, bo kolejna jest już umówiona z kim innym, to powiedział, że spróbuję to jeszcze jakoś grać. Wyobraźcie sobie, co by było, jakby tu mi Jeremi teraz wypadnie. Myślę, że mam pewien swoją drogą pomysł, co oni mogliby zrobić. Mogliby zrobić tak, żeby balista, ale nie armata, tylko balista, pojawiała się też w walkach w bankach, a armata nie. I to by mogło być takim fajnym rozróżnieniem między tymi przedmiotami. Korkesz? Aha, pewnie poboczny. Tak, myślę, chociaż nie wiem, bo może w sumie jeszcze fajnie byłoby też ulepszyć sobie. To w sumie każdą jednostkę dobrze jest ulepszyć, ale teraz moja pierwsza myśl to jest właśnie ulepszenie tych Pegazów, no bo nieulepszony Pegaz jest jakby jednostką troszeczkę bez miejsca na polu bitwy dla mnie. Nie widzę ich jakby sensu ich istnienia, nie? Tych pewnie jest 9, nie? Jakby ich było 5, to jest żadna walka. No, walka jakaś jest. Ja mam Maslowa w sumie. Mam tylko Masheista. Jeszcze coś. Zobaczmy. Coś się będzie. Siema, Mateusz Kosik. Od dawna stream, no mamy drugi tydzień.
kiedy mamy wolne sloty dla maszyn dodatkowych, to chciałbym, aby dało się kupić na przykład 3 balisty. Ha. Dwie balisty i wózek jako pewna kombinacja? Myślę, że nie wiem, czy. Znaczy, nie, ciężko mi znaleźć jakby jakąś podstawę, czemu to miałoby być fajne. Znaczy nie no, no czy tak, no wtedy taki górniczą z dwoma balistami chodzący, tak? No. Okej. Okay. Balista dalej jest trochę jakby słaba, no. No z trzema walizami, tak, no. O, turka. To mi się podoba. Ignatius. Minus OP? Pewnie. Stream sniping jeszcze bardziej. No, pójdę tu, zobaczę, co tutaj chcą, może chcą ten artefakt, który mam. What? Ale fajne rzeczy. Niksy. Dobra, to w następnej turze to zrobię. Teraz co zrobić? Tej. Tej tak. Chyba. To jest to chyba było najlepsze, co mogłem wymyślić. Z tej okazji. Aha, bo tu będzie trzeba zrobić jakiś w miarę. Chain sensowny. Tu już nic nie zbuduję. Koniec tury. Kolejny wpierdol od kapitalowca, na pewno. Jak nie kupiłem minotaurów w portalu? Retarded or something? Halo. Jak nie kupiłem? Przecież mam 12. 3 w portalu i 3 w tym, i 3 w tym, w siedlisku, w każdym tygodniu. Razem 12. Pierwszego i z drugiego tygodnia. Siemanko Xeno. 3 kanony Dezu, no to byłby problem właśnie. Nie widziałeś, no spoko. Mam nadzieję, że tutaj wymagają tego przedmiotu, który mam i że dają mi za niego na przykład, nie wiem, elfy. Albo na przykład, nie wiem, 15 tysięcy doświadczenia albo złota. Też spoko opcja. W sumie chyba wolałbym doświadczenia w tym momencie, no bo złoto to nie wiem, czy na
Czy mam na co wydać, ale tak wolałbym chyba expa. Wydawanie złota to chyba nie byłoby już takie optymalne złoto, totalnie optymalne. Raczej byłoby złoto, które by mi się przydało za tydzień. Mi 1500 do level upa. Niksiki bijemy spokojnie. Nie wiem, czy zasunąć od... Znaczy, no tak, no zrobię niksy. Będę miał tarczę. I co, i powrót? I tak marnować czas po prostu? Iść na to i na to? Ciężko mi powiedzieć. Fajnie, no bo tego Dragonfly Hive'a coś się boję robić, no bo to... Taki trochę przypał. Co by tu zbudować? W cyklu co się stało, że się zesrało. Wystąpili nieudany chain. Niestety nie ten artefakt. A, okej. A, tu jest przejście do niego. Czy nie? Chyba tak. Chyba kurde tak. Komputer proponuje tak tą bitwę rozegrać. No ja mam inną propozycję, alternatywną, bym powiedział. Myślę, że może tak? Holy shift. Holy shift. Holy shift są. Okej. Teraz mass haste. Czterech to mi nie zabije, nie? Raczej. Miejmy nadzieję. To może być stracony uni. A nie, niestety. Okej, to mi się podoba. Blind na dwie turki, to mi się podoba strasznie. Świetnie. I świetnie. Takie straty to ja mogę przyjąć. Ohydnie wygląda, ale jest bardzo przydatny. Czasami przynajmniej. O, a ten artefakt, który tu leży, wymagają tu, więc jak od razu jak go zajmę, zabiorę, to od razu jest chain w tą stronę z powrotem, którego nie niesie, no nie, to jest oczywiste.
Jak gdyby. Jest fajna mapka, fajna mapka i fajny rush. Co miało paść? Czy co padło? Halo, halo. Czy coś wam padło? Padło to wam na mózg, że wybraliście Jebusa. Naprawdę. Wszyscy chcą oglądać, jak dostaje wpierdziel na Jebusie. No, come on. Establish domination on Jebus Cross. Czy jak zrobię te wszystkie ulepszenia, to fajnie byłoby w końcu wysłać tu bohatera, nie? Ale nie, no nie będzie robił wszystkich, nie będzie takiej potrzeby prawdopodobnie, bo mam plan gierkę wygrać. Ale zaraz, to jest przecież wiocha. To ma wiochę swojego typu, a ja nie mam? No to bardzo taka zbalansowana, powiedziałbym, sytuacja. A nie, zaraz, to nie jest jego typu, bo on gra Citadelą. A, okej, okay, czyli ma armatę. Prawdopodobnie se kupił. Z drugiej strony zależy czym gra. Jakby jak gra się tym swoim wystanem, to mu dużo może nikt nie pomoże, ale jak gra czymś, się zmienił maina na jakiegoś barbarzyńcę. Albo na Jeremiego. No to wtedy przykro. Nie było streama przez minutę. Okej. Okay. Witam. Jak idzie? No wygrywam, dominacja. Prawdopodobnie, bo przeciwnik mówił, że mu nie poszło i że coś tam stracił, więc zobaczymy, co to będzie. Więc plan jest taki dość prosty. Po drodze jest ten hive. Pytanie. Nie, no hive raczej nie powinien być trudny, nie? Wchodzimy po prostu bez elfów. I tyle. Gogi też z kolei nie będą trudne na pewno, bo po to Gogi, come on. Ty. Który to ma ten? Jenowa się w łóżku chowa. Okej, okay, Aris. Zastanawiam się bardzo, kto to powinien robić. Może Ignatius to da radę, nie? Nie wiem w sumie. Zastanawiam się, mam nadzieję. Powinien dać radę. Okej. Okay. I ty w ten sposób dostajesz tego, tych, czyli wszystkie power stacki. Ile masz minusa morale? Minus jeden tylko, to przeżyjesz. Na minus jeden przeżyjesz. Jakoś mam nadzieję. Teraz bez Pegasów byłbyś. To niekoniecznie może dobry pomysł, więc damy ci po prostu dwa Pegazy. W ten sposób. Aha, bo to jest zaraz. Najpierw jest inna walka w ogóle, więc nie. Na razie nie Pegazy, tylko na razie bez Pegazów. Na razie tak. Wolałbym nie stracić swojego anioła w tej bitwie. Mocno wolałbym, nawet bym powiedział. W sumie zastanawiam się, ale chyba dobrze byłoby sobie rzucić tego heścioka, żeby mi wszyscy się ruszyli przeciwnicy. No. To raczej nie jest trudna bitwa, naprawdę.
stracony ten, no to akurat jestem w stanie przeżyć taką stratę. Znaczy fajnie byłoby, jakby jej nie było. Tak, wiem, że Armorer, ale strasznie chcę dostać tego bonusa do, no, a już nie wiem, czy będą miały jeszcze jakiekolwiek level upy. W sumie wjadę w nich i tak, w Mothhaście. No, nawet bez Mothhaste'a okazuje się, że w nich wjadę. Będzie w drugą stronę Chain w następnej turze. Bez strat wszystkie walki, ja nie mogę. Bez strat, exp, hajs, wszystko. Czy jest sens? No ja ci nie odpowiem na to pytanie. To musisz sobie odpowiedzieć na nie sam. Witajcie, co jest szybsze? Anioł czy ognisty ptak? Ptak. A ulepszony cień smoka czy ptak? To nie jest skirmish, to jest 2SM2C? To się chyba nazywa, nie wiem. Jakoś tak. 2SM2C, tak. Ulepszony cień smoka czy ptak? Ptak jest przecież 15 chyba. A ulepszony smok tamten, nie wiem, coś koło tego, nie pamiętam. Ale wiesz, możesz sobie to wpisać w Google po prostu i ci wyskoczy. Wpisujesz w Google nazwę jednostki, wyskoczy ci prawdopodobnie 50 różnych stron, na których będziesz mógł sobie to porównać. Gdyby tak, no myślę, że gość został zaorany. Już. A będzie zaorany już tylko bardziej. Mi tam oranie przeciwnika w sumie sprawia przyjemność, także. To jest ten, tak? Tutaj. No to będzie świetny chain, bo akurat w jedną turę bez problemu zrobi się i nawet prawdopodobnie w drugą stronę się zrobi dobrze. Jeśli by to było coś fajnego, to będzie można od razu wysłać, nie? Pytanie, co to jest coś fajnego w tym momencie dla mnie? No nie wiem, Magogi? Skoro to, nie, to jest ten teren. No Minotaury byłyby fajne, ale raczej mi Minotaurów nie dadzą, come on. Nawet na pewno mi nie dadzą Minotaurów. Więc, no ale może kasa będzie, nie wiem, cokolwiek. Zobaczę po prostu, co będzie. Nie będę tak od razu z góry mówił. Może tutaj trafi ten. Może tutaj będą wymagali tego, co mam, artefaktu, czyli tego dokładnie. Też byłoby spoko. Byłoby śmiesznie jeszcze postawić sobie smoki, nie? Jakby była kasa, to znaczy kasa, inaczej, mieć kasę to jeszcze nie będzie problem. Problem to byłoby mieć te kryształki też. To jest tylko ten się. No to mi to tego nawet nie będę zajmował. Kryształy bym musiał. O, ale w sumie tutaj mógłbym trafić i tu. Jakbym znalazł jakieś duże ilości hajsu. Następne dwie tury. Ale nie zrobię, nie zdążę po prostu. Nie zdążę. Pewnie bym to zrobił wtedy, no bo, come on, bo czemu nie? Zawsze przyjemniej. Który teraz? Ignatius? A Eris? Simenów, naprawdę? No dobra, ale przyjąć to przyjmę. No. Zawsze jest to jednostka, można będzie zrobić na przykład to teoretycznie, gdybym chciał to zrobić z jakiejś przyczyny później. Raczej mi to nie grozi taka chęć, ale why not? Wolałbym nie. To jest śmieszne strasznie.
Kingdom 2 bardzo złego. Uchoczu? Jasne, że... Nie no, znaczy chcę, ale, ale musiałbym mieć na to typa, który by mi to... Dokładnie. Dokładnie o to chodzi, że musiałbym mieć typa. I... Typ może to zrobić. 25 złych oczu, no zawsze spoko, nie? Będzie nowy tydzień za chwilę. Także spoko. Na to mnie nie stać, bo nie mam tego, klejnotów, tak? Okej. Okay. Co? Tutaj. Dobra. Co mało osób coś, nie? Znowu będzie trzeci tydzień, ale tym razem no naprawdę to jest już kwestia tego, że przeciwnik się schował. W sensie, mi to tam nie przeszkadza, że się schował, bo ja cały czas mogę jeszcze się wrócić po to, nie? Po anioły, po to, po giganty. Oj, przydałaby się ta, jak to się nazywa, dyplomacja, dowodzenie. Oj, by się przydało dowodzenie. Dobrze, że te anioły chociaż mi nie powodują kary nie do ruchu, tylko do morala. Zobaczmy, jak tam głosy. No 9 głosów za jebusem. No naprawdę 9 głosów za jebusem, swoją drogą coś ten. 9, 12, 13 osób zagłosowało. I tak. A tak pozostałych 22 to co? Halo, halo, luziki, głosujemy, głosujemy. A, to jest to, dobra. Skimrish. Dirt Road, ruszaj się tam. No mam nadzieję, że to nie jest main. W sumie będzie trzeba założyć to. Tego spell scrolla i zacząć rzucać, i po prostu szukać, gdzie on ma bohaterów i miasta, i tam pójść go zabić. Myślę, że to jest dobry pomysł. Tylko wcześniej może zbiorę trochę hajsu, żeby się powykupywać, bo może być ciężko z wykupem w tym tygodniu. No i ludziki, ludziki.
W sumie. To sobie to mogę na chwilę założyć za coś. Okej, czyli on idzie. Tu ma miasto. Tak po prostu tu ma miasto. No dobra. Okej, tu ma wystana. Dwadzieścia psów. Okej. Nawet zaakceptuję. Zabiję mu jednego bohatera. Znaczy, obstałem, że to nie jest wystan main, tylko to jest po prostu jakiś wystan randomowy. I Wora mogę wysłać w sumie tu. Kupię nowego bohatera na pewno od razu w nowym tygodniu. Okej. No nie wiem. Prawdopodobnie jestem totalnie nierozstawiony w ogóle, ale trudno. Nie no, ludzie, którzy tak robią, są dobrze. Znaczy ja tak zrobiłem raz, ale cicho. Poza tym, no. Pamiętajcie, by z Mateuszem zawsze żądać timera. Oj, tak. Oj, zdecydowanie tak. To bardzo prawda. Skopiłeś to w sumie dwa razy. Pierwszy raz część, a drugi już do zera. Zbyt pozornie chciałeś zawsze. A co podałeś? Nie, nie podałeś. To nie wiem, po co mi to piszesz. No, Hydry 1.1.7, no. No, byłoby fajnie, nie? Znaczy, ja tam tych Hydry 1.1.7 nie stawiam zwykle, ale no. Proszę pana. Czy jest tutaj ktoś na sali ktoś? To by mi tu mógł gierkę poddać, albo nie wiem, coś takiego. W sumie myślę, czy to jest. Znaczy sensu tu to nie ma, to tak naprawdę taki ruch, no tutaj. Pewnie to i tak zrobię, ale żeby to miało sens, to nie wiem. Myślę, że więcej sensu po prostu iść na gościa i skończyć gierkę. Więcej miało dużo sensu iść i skończyć temat. Można kupić tych czterech najpierw to i pewnie nie na więcej, no dokładnie, pewnie na nic więcej mi nie stać. Genowa. Sandro. Eris. Moandor. Wszyscy bohaterowie w chainie. Ci się podoba. Żaden bohater nie robi nic innego w sumie niż chainowanie.
O, magia ziemi, spoko opcja. Więc to jeszcze... I lecę pewnie już na niego, no bo... Come on, ile można, ile można. Opowiedz dowcip. Dobra, to ja idę założenie. Okej. Mam nadzieję, że będziemy już grać. To tak. Powiedz dowcip. Nie wiem, nie mam pomysłu za bardzo na ten dowcip. Proszę pana, panie Mariuszu. Bytul Beryl. Możesz ty opowiedzieć dowcip na czacie. Polecam. W sumie to partia cała to jest dowcip, więc nie wiem, czy muszę opowiadać jakiś dowcip. No okej, tura. Wszystko co bardzo ważne w sumie dla mojej armii to niosę, nie? Janowa się w łóżku chowa. Wiadomo. Sobie ten górnicon mógł najpierw zrobić bank, nie? Nawet po... Powiedzmy, że zaakceptuję takie straty. Co Pinrod mogę wysłać tędy, zobaczmy. Aha, tam nic nie, tam będzie strażnik, no tak. Ma sens. Tu mogę jeszcze kupić... No nie, no muszę kupować nieulepszonych wszystkich przecież, bo... Bo jakbym kupił coś ulepszonego, to się krzywda stanie. Dobre, to mi się podoba. Słucham. Dlaczego nie niszczysz, nie idziesz w stronę przeciwnika, by go zniszczyć, tylko łazisz po lokacjach? Straszne! Następny taki kawał to wiesz, tutaj taki guziczek będzie i... Straszne. O! No, dokładnie. Okropne. Dlaczego nie idę przeciwnika, żeby go pokonać? No zaraz pójdę, no. No już idę, teraz już idę do lokacji przeciwnika, żeby go pokonać, tak? Co się dokupowałem do końca i w ogóle wiem wszystko, co się tylko dało. Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie mógłbym jeszcze, tak, wszystko sobie ulepszyć jakimś chainem. Nie wiem, jakiś Bóg wie, w jaki sposób pokonać te dwie konsy. Tak, nie byłoby to optymalne zagranie, no ale trudno. Nie będę tak grał. Bo bądźmy poważni. Sandro od Ignolu. Odsuń się.
A, on zamek ma tutaj po prostu. Elo, Erdamon. Wow! Wygrałem. Niechcący rozegrałem bitwę i ją nawet wygrałem. W jakiś sposób. What? Tą też? Patrzcie, wygrywam bitwę nawet nie wiedząc o tym, że to robię. Okej, to mogę skończyć turkę. I następna tura już będzie ostatnia na szczęście. No ale stream, to nie poddałem, żeby nie było, że uciekam. Haha, spoko. Chociaż już będzie to FB i nie porudzi mi tam. No dobrze, okej, to mi się podoba. Takie podejście mi się bardzo podoba. Będą punkty. Będzie FB w zamku, jak rozumiem. No, jestem ostatnio specjalistą w rozgrywaniu takich walk, jak FB w zamku. Zdecydowanie. Radzę sobie niesłychanie. Nie czuję, że rymuję. Aha, ten Ignatius ma na sobie jednostkę, którą trzeba przekazać do mojego maila. Dobra, to jest koniec tej walki. Wspaniałej, w końcu. Wiadomo, każdy kiedyś w końcu skończy. W tym momencie skończy mój przeciwnik. Oś się pan tam nabunkrował, ładnie. Znaczy no... Zdaję sobie sprawę, że jakby atakowanie go, to pewnie nie powinienem. Pewnie powinienem był się wycofać i obrobić sobie te kąsy, tak? Tu jak najbardziej, pewnie tak było. Najprawdopodobniej, przynajmniej. No trudno, no zobaczymy kolejną po prostu świetną walkę, którą pewnie przegram i będę chodził smutny. Nie mogę się nigdy nauczyć, że tak się nie robi, no nie mogę. Trzeba było się wycofać, trzeba było się wycofać. Trudno. Czy no przewaga statystyki jest po mojej stronie, tylko co z tego, nie? Bo jeszcze trzeba mieć nie tylko przewagę statystyk, tylko jeszcze trzeba mieć po prostu jak przeciwnikowi wjechać, nie? To nie jest takie proste. Ja mam jakieś Android Guardy i po prostu Minotaury, nie? I unikorny, które dużo mi nie zrobią raczej. Fuck, ile ja straciłem na razie? 7, 9, tak? Czyli 9 spadło na turkę. Okej, spada Pegasus. W momencie tak, ruch mają. 12 ruchu. Okej. Znaczy, I dare you, żebyś wyjechał na mnie, tak? To najgłupsza rzecz, jaką możesz zrobić, to jest wyjazd do przodu, więc tak naprawdę nie wiem, na co ty czekasz teraz. Wow! Jednak wyskakuje. A mówiłem I dare you, no i wjechał. Rzeczywiście, to zrobił. Niesamowite, no. Jaja! To ten nasz rywal ma. To z pewnością. Jaja ma. Wyskoczył swoją najlepszą jednostką do przodu za mury. No cóż. I takie rzeczy się zdarzają czasem, no. Ile on mi chociaż tego zjadł? 8 elfów. Czyli tak naprawdę jedną turę. O jedną turę przyspieszył w tej dziedzinie. Dobra, ty. W sumie to ty możesz wskakiwać przez mur już, nie? No ale to... W sumie możesz to zrób po prostu. No.
No, ty masz piękny strzał, więc pewnie z niego skorzystasz dokładnie. Oj. Skamienienie. Okej. No ja ci mogę zrobić tak. A wiecie, jakie jest przeciwieństwo słowa skamienienie, prawda? Skamie tak. Jaki wjazd, potężny. No myślę, że mimo wszystko jednak wygrałem to oblężenie. Ale nie, no nie wolno oblegać, nie wolno oblegać, nigdy nie oblegamy, nie? Zawsze trzeba w takiej sytuacji wyczyścić całą mapę, jak tylko się da. I nie oblegać, bo to tylko można się krzywdy nabawić. Dobrze, dorzućmy ci jeszcze magiczną strzałę. Zwycięstwo. Wielkie zwycięstwo. GG! 9 punktów. No to walczyłem o te 9 punktów, jak nie wiem. Ty to jeszcze przegrasz. No, ja skończył budować arkę. No i wszyscy na pokład. Zamykają wrota, zwierzęta. Dobre, dobre. Dago, tylko się nie strygeruj, jeśli przegrasz, no ale nie przegrałem. Nie przegrałem. To co? To gówno, no. Wierzę, wierzę. XD. Dobra. To co teraz? Niestety to jest 42 miejsce. To nie jest dobrze. To naprawdę nie jest dobrze. Naprawdę ludzie tak nazywają sobie pokój. Przedmioty w cewce moczowej. Naprawdę, to jest waszym zdaniem okej. Jakie elo na liczesach? Takie, że ci nie odpowiem, może tak to ujmę. Nie ma się, ale witam Deuter, witam. Się znamy, także to. Tym razem nie było rage quitu, no nie było, ale wyobraź sobie, jaki byłby rage quit, jakbym to przegrał. Więc tak, elo na liczesach, no mam, jakie mam, no żadne. A poza tym, no ja gram tam wyłącznie blice, bo nie klasyczne, po prostu by mnie szlak by mnie trafił od klasycznych, że ja gram sobie tam tylko blice. A że tak powiem, elo mam wystarczająco gówniane, żeby nie odpowiadać ci na to pytanie. Zastanawiam się tylko, kurde, czy ja mam siłę grać tego rewanża z druzikiem. Się średnio czuję na to. No ja się naprawdę tak średnio trochę czuję na granie drugiej gierki teraz. Byłoby fajnie, byłoby fajnie. Byłoby fajnie mieć tyle, co napisałeś. Legenda głosi, że kiedyś nie zjebisz gry na streamie. Chyba nie ma takiej legendy. Kurde, ale nie wiem, nie wiem, naprawdę, bo nie chcę zagrać tego tak totalnie z dupy, a teraz czuję, że mógłbym zagrać tylko gierkę z dupy. Wiesz co? Nie. Pierniczę. Nie gram. Nie mam kompletnie jakoś. Halo, siemka, no słuchaj, nie ma siły. Nie mam siły kompletnie. Jezu, ten leniuchu. No.
Także będzie koniec streamka. Patrz, ludzi tutaj masz, zebrali ci się ludzie. No. Zachęciłeś ich do gry. No wiem. I sobie poszli. Pójdą, w sensie, bo no, pan nie chce grać. No bo nie chce. To jest dopiero 7.38. Wiem i... planuję jeszcze coś... Nie wiem, może coś będę robił, a nie po prostu... Patrzcie tutaj swoją drogą, co mi podpowiada ten. O Boże. Ech, dego. No nie wymiękaj, ludzie czekają. Ludzie zagraj. Czekają? Nie. Jasiu. Jak chcesz, to nawet nie musimy rankingowej zagrać. Wiem, ale nie chce mi się teraz grać, po prostu już... Ej, patrz. W ogóle, a nawet Jebusa. Cóż w ogóle. Tu strał pole były robione. Pokemonie, jesteś na streamie? Weź tu przekonaj go. Boże, co widzisz, jak je ziewam. Ja wiem, że strał pole, ten mecz będzie, tylko ja nie mówię, że tylko pewnie nie dzisiaj już. Come on. No widzisz, wszyscy narzekają. Ej, no, Dago. W ten sposób psujesz swój viewer base. Oni nie będą chcieli cię oglądać, jak będziesz ich tak ignorował. Wiem, będą chcieli oglądać ciebie. Dokładnie, bo ja dla nich zrobię wszystko. Nie no, śmieję się, a tak serio to chodzi o to, że no chodź zagraj. Ej, czekałem całą twoją głupią grę na balansie, żeby zagrać. Po pierwsze, to nie była głupia gra. Dobra, nie na balansie, tylko... Chodzi mi o to, że... Specjalnie czekałem te prawie 2 godziny na ciebie, żeby zagrać. Nie zagram rampę. Będzie fajnie, polecam. Możemy zagrać pierwszy tydzień. No nie. Chodź, zagrajmy. Jest 7.40. Uwiniemy się szybko, będzie spoko. No chodź. Zakładam, założę dla ciebie. Mogę zagrać pierwszy tydzień. Ale raczej nie więcej. Pierwszy tydzień. No. Zobaczymy. Dobrze, na razie założę JBWK hasło 2137. Założyłem. I zobaczymy. Ja odpalę swojego streama równocześnie i jak ktoś będzie chciał, to będziemy sobie oglądać, bo tam się pytali. Jakbyś mógł zalinkować. Też bym zagrał całość, panie Beryl, ale... To wrzuć mi, wrzuć mi linka na Skype'ie. No jeszcze ten. Mój kanał jeszcze nie zaakceptował tego, że streamuję, więc daj mi spokój. Mój kanał istnieje. Moje życie nie istnieje. Halo. Ja zacząłem streamować. A nie, zacząłem nagrywać, świetnie. Okej. Misklik. To prawdopodobnie jest dobry powód. O, tylko musimy zmienić nazwę, bo to już... Live stream offline? Nie, wcale nie. YouTube, mylisz się. Mainstream nie jest offline. Czemu? Halo ludzie, czemu nie wybraliście balansa, tylko Jebusa? No, jest. Zmienimy tylko edit video. Nazwijmy go po prostu drugi truzikowy stream. Będzie easy. Już ci daję linkę na Skype. Proszę. Dobra. Ja muszę zrestartować. Miałeś 71 wyświetleń pierwszego, także ładnie ci poszło. Tu jest perspektywa przeciwnika. Perspektywa przeciwnika.
Jest taka. Bez hasła nawet. Nowy pokój muszę założyć. Jestem. Dzień, daj mi sekundę. Mamy 17 osób, spada. Wszyscy widzisz, idą do ciebie. To miła, miła. Włączmy sam stream. Wyciągnijmy sobie live chat. TVP dzisiaj daje totki real. Jeśli tak, to... No. Ja nie wiem co ma. To jakby to mocno rozwiązuje sprawę, do kiedy jest stream. A co jest? Piłka nożna. A, mech. Mech. Z ciekawego. Dobra, czym będziesz grał? Bo ja gram niestandardowo, nie umiem za bardzo grać konkretnym miastem, więc będzie ciekawie. Łoku! Ty... A to gruba. To był kiedyś mój jedyny pik tak naprawdę. Miałem taki krótki czas, że grałem tylko Gretchen. Jedyne czym grałem. Grałem tylko jak grałem tylko jebusy. No. To właśnie miałem taki okres, że grałem tylko tym. I nawet dawałem radę czasem być w drugim tygodniu wtedy, więc. Ludzie teraz grają Tyrexonem. Dobra, startuję. Wiesz co, ludzie sobie mogą grać. Ja grałem tym i mi się dobrze grało. Dupa był. Ja troszkę będę tu szeleścił, ale muszę zjeść obiad. Powodzenia. Le lasagne to styl życia. Spoko. Okej. Okay. Nie jest to mój styl życia, ale okej. Okay. Ja już chyba będę restart miał, ale jeszcze się upewnię. Mówisz, że restart. No to nieprzyjemnie na pewno. Tak. Tak, restart? Dobrze, to... No to. Tak. No, nawet ale nie ma co. Jak dałeś wiesz, jak dałeś nową mapę, to timer się zepsuje. Nie, bo gramy na timerze szachowym i się on nie psuje. On się nie psuje? Ha, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Spoko. Szkoda, bo miałem pod samym zamkiem fort i bym mógł mieć wszystko ulepszone bez ten, bez. No wiesz o co chodzi. No. Okej. Okay. Ciekawie, ciekawie. Okej. Okay. Wygląda ciekawie, tylko brakuje jednej prostej rzeczy. Jak to zwykle. Ale cóż poradzić. Takie życie. Mapy. W sumie granie jebusa bez tych, bez restartów na życzelnię jest takie trochę z dupy. No ale okej. Okay. Co, chcesz restart? To spoko. Znaczy nie no. Wiesz jak to jest. Jebus, dla mnie kwintesencja jebusa to jest restart, bo w pierwszej turze nie widzę duela siódmego poziomu. To jest jakby zawsze była, wiesz, to, granie no na tak. Tak jak to kiedyś było, nie? Się grało na trzy restarty na przykład.
No jak gram zwykle na 2 lub 3, więc jak chcesz, to możemy tak zrobić, że gramy na 2 lub 3 i chcesz teraz restart, no to jeszcze masz. Dobra, okej, okay. To tak zagrajmy. Czyli raz? Co, czyli że zostanie mi jeden, tak? Czyli po 2 restarty, czyli że biorę restart i zostanie mi jeden, dobra. Tak, tak, tak. Ok. No to raz. Okej. Okay. To generuj. Wcześniej miałem Gunara. Było tak pięknie. Serio? Wow. No. Okej. Okay. Gunnar spaniał. Mhm. Co jest? Ale teraz się muszę zastanowić. Czy to jest dławla? To jest tak bardzo nie dławla, nie? Kurde, no. A wyglądało nie tak źle. Znaczy nie, no inaczej. Wyglądało bardzo źle, teraz zaczął, teraz pojawił się ten duel i tak... No nie, no muszę to zrzucić. Nawet mimo to. Ale nie wezmę tego duela, no. Zrzucam, zrzucam, zrzucam. Tak, tak, tak. Trudno, już będę bez, ale muszę. To jest... No ja też tak nie miałem zbyt dużo. To jest z jebusami. Dlatego jakby... No. Przestałem się ale gdzieś grać. Ale z balansem jest podobnie. Z balansem w ogóle nie jest podobnie. Właśnie z balansem w ogóle nie jest podobnie. Prawie każdy balans jest tak samo grywalny. Aha, tutaj, ups, nope. Sorry bro, ale nope. Jakby co, ja tam na czat zerknę, jak skończę turę. Okej. Okay. To trzeba troszkę się skupić. Pierwsza tura jest zwykle najważniejsza. No, decyduje o tym, czy będzie restart, nie? Nawet nie chodzi o restart. Chodzi o to, im więcej odkryjesz i bardziej sobie zaplanujesz te pierwsze 3 tury, no to jest ważne, ważny aspekt, jeśli tak to można określić.
No wygląda całkiem spoko. Nie wiem czemu, ale mam taki odruch patrzenia na mushroom ringi zamiast up mojej. Nic nie rozumiem, ale okej. Mam odruch jakby, że sięgam w pierwszej turze, żeby kupić mushroom ringi zamiast upować Warren. Okej. Nie wiem czemu tak wyszło. To rzeczywiście dziwne. To nie jest dobry pomysł. No nie jest, prawda. Dobra, szukamy. O, bohater poboczny, kolejny, to mi się bardzo podoba. Nie, to jest wyjątek. To jest jakby miał być, to jest rewanż i nie. Co? Znaczy ja się z wami nie zgadzam. Jebus jest najgorszym template'em jaki istnieje, więc jest tutaj drugi i ostatni raz. Jakby poprzednio była tam śmiechawka i tak dalej, teraz jakby jest po prostu rewanż i tyle. Prawdopodobnie no, to ostatni raz, także tyle. Także tak to wygląda. Nie, nie, nie. Nie, to jest ostatni, absolutnie, bo to jest po prostu, w ogóle mi to nie sprawia frajdy. Nie, podobał mi się 5 lat temu. Kurwa, umysłowe ubóstwo granie tego gówna. Naprawdę. No bo wczoraj miał być ostatni. Ale to jest, ten jest ostatni. No na razie nie wtopiłem armii. Nie mainuję Gunnara, nie, ponieważ no, patrzycie Shakti i 100 Infernali w pierwszym, no to widzisz, bez problemu zrobiłem dwie fajne miejscówki. No, no sorry. Ale by za coś, a to wygrywa. Obvious. Taki matchup.
czym, kiedy mówię no nie wiem, mam na myśli, że wiem. W tym wypadku. To nie jest trzeci, to jest drugi. I teraz kurde. Nie było wcześniej. Będę zwiedza okolica. Rozumiem, bo wtedy był wygrany jakimś farkiem. No, tam wygrała mapa przede wszystkim. Troszkę wygrała mapa, to prawda. O kurwa, naprawdę. Ale... No jedna rzecz bardzo biedna. Mój piękny gard na pustynię. Podlej partię, już nie będę musiał tego grać, będę mógł pójść robić coś lepszego. Patrzcie, mam krakhaka jako mojego szczura i znalazł właściwie ją czaszki. Proszę. Okej. Krakhak odzyskał swój hełm czaszki, jest szczęśliwy z tego powodu na pewno. Jest jakie to jest głupie. I mam strasznie dobre. Jak człowiek broni się przed memem, a mem go i tak atakuje, nie da mu spokoju w ogóle. Dobrze. W poprzedniej partii ja miałem Sandro, teraz ty masz Kraga i Helm czaszki. Tak, no tylko, że Sandrowi nie udało. Nie udało się u ciebie ukraść, a tutaj widzisz. Melodia. Ale powiem ci, miałem taką sytuację tutaj, wciąż nie, pewnie to oglądałeś, że, albo nawet nie wiem, czy nie grałeś tego meczu przypadkiem ze mną, że miałem wszystkie elementy Armor of the Damned poza jednym. Oczywiście poza hełmem czaszki, no i w cały... To ja ci nawet o tym powiedziałem wtedy, jak tak? robiłeś ten okay. stream, tak. No, także to... Hełm czaszki pojawia się na tym streamie cały czas. Elo, jest to zło? Jest to zło, zdecydowanie. Dobrze, spróbujmy. Horda centaurów. Kapitanów na dodatek. Nie. Okej, okay, horda 80. Oby cię zmoralowały i cię pozabijały, come on. Obyś to przegrał. Nie musiał tego grać, już po prostu. I obóz to jest jakaś tragedia. No ty nie rozumiem cię. Ty narzekasz na wszystko. Nie na wszystko. Człowiek, który narzekał na świat. Nie na wszystko narzekam, tylko na jebusa. Jebus cross, najgorsza mota we wszechświecie. No jedna morale siadło. No bardzo dobrze. Troszkę mnie to zabolało mentalnie. Jeszcze trochę. No, to trzeba. I jak będzie następna tura wyglądać? No musimy jak najwięcej zeskautować, żeby znaleźć duele.
Wobec dualini to może być cienko. To dual nie jest. Nie wygląda jak dual. Może tylko. Ale może to jest dual, który po prostu sekretnie czuje się czymś innym. Może. Tak jak Kyrę jest z różnymi rzeczami. Troszeczkę. Wiesz co my tu będziemy mieli zaraz? Myślę i tak dochodzę do wniosku, że będzie... to nie jest gra rankingowa, no nie? Bo pierwszy nie, mecz nie był rankingowy. Nie wiem, nawet jak ustawiłem ranking, możesz wyjść. No to wyjdę, poddaję tą partię i nie chcę słyszeć więcej żadnych jebusach po prostu. To jest... Co, nie chcesz? Chyba żart. O Boże, no to teraz musimy balansę zagrać. No ale to bo... nie dzisiaj, ale to już nie dzisiaj, bo już... Ojej, to nie. Będzie się obrażał na ciebie. Dobra, to w takiej sytuacji, moi drodzy, no to co? Mam nadzieję, że znajdziesz przeciwnika jakiegoś. Na pewno ktoś tam na moim streamie albo na Dlaczego wziąłem offense kragiem? To był błąd. Powinienem wziąć logistykę, ale to był drugi level. Widziałem kolejną kapliczkę, miałbym trzeci, może czwarty bardzo szybko. I im więcej, im mniej masz przed czwartym, a później trafisz Elf Magic, tym fajniej. Bo szybciej masz ekspercki Elf Magic, a jak masz ekspercki Elf Magic, to ogólnie gwałcisz na jemusie. Tak naprawdę. Dobra, to w takiej sytuacji ja na pewno będę grał grę. Jeśli ktoś chce ze mną zagrać, napiszcie mi na czacie. Powodzonka i ludzie tam grajcie z nim. Zapraszam do mnie w takiej sytuacji, bo tego speniał. Hello. Także no, dzięki. Jednak, ale nie mówcie, nie macie co mówić, bo jedna gierka była. Także... Bye bye stream. Nie wiem, Drusika będzie z kimś grał.